nadzieję, że teraz będzie dobrze, że nic nam nie będzie przeszkadzało i też, że będzie cicho za oknem. Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Ogólnie przed chwilą wpadłam na pewien pomysł na filmik i stwierdziłam, że od razu go zrealizuję. Jaka będzie jego realizacja? W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na filmik Okładka a treść. Czy do siebie pasują? Ogólnie będę losowała niektóre książki po prostu z moich półek. Będę je brała, najpierw oceniała okładki, czy mi się one podobają, a później będę oceniała, czy są one kompatybilne do treści. I właśnie, czy też treść mi się podobała, czy może jednak bardziej będzie mi się podobała okładka. I tutaj od razu przytoczę to znane przysłowie czy powiedzenie, czyli nie oceniaj książki po okładce. I słuchajcie, kiedyś wydaje mi się, że jakby w naszej dzisiejszej książkowej rzeczywistości trochę jest tak, że ludzie, mam wrażenie, może to jest tylko moje wrażenie, ale że ludzie mogą trochę bać się oceniać okładki, bo mogą myśleć, że od razu właśnie ktoś sobie pomyśli, że jak ocenia okładkę, to znaczy, że ocenia całą książkę. I na przykład ja osobiście tak nie uważam, bo właśnie ostatnio gdzieś tam się zastanawiałam nad tym powiedzeniem i trochę mi właśnie chłopak gdzieś dał, wiecie, taki zapłon nad zastanowieniem się po prostu nad tym przysłowiem. No bo wiadomo, że to przysłowie nie dotyczy tylko książki, tylko po prostu dotyczy oceny zewnętrznej, żeby nie oceniać po prostu przez pryzmat zewnętrzny wnętrza danej rzeczy bądź właśnie człowieka. Tylko właśnie mam wrażenie, że właśnie w dzisiejszym świecie tak troszkę od razu ludzie troszkę się boją oceniać okładek jako tylko, wiecie, czysto formy wizualnej, że okładka to okładka, treść to treść, a razem stanowią po prostu książkę. I tyle. Gdzieś tam się już po prostu złapałam, że kilka osób, wiecie, zachwycając się jakąś okładką, to od razu mówi, ale wiadomo, wiadomo, nie oceniamy książki po okładce. No bo oczywiście, ale tak jak kiedyś moja ciocia właśnie powiedziała, nie oceniaj książki po okładce, ale okładkę już możesz w domyśle oceniać, prawda? I to jest właśnie też takie fajne, żeby gdzieś tam, wiecie, to rozdzielić, bo wydaje mi się, że wiecie, że teraz mamy tak naprawdę ciekawe okładki. Przy tym też pracują, wiadomo, ludzie. Kilkadziesiąt lat temu może też właśnie, wiadomo, ta dystrybucja książek i tworzenia okładek wyglądała nieco inaczej, bo nawet takie zawody nie były potrzebne, jak wiecie, jak grafik i tak dalej. Także ja ogólnie bardzo lubię rzeczy takie właśnie ładne, estetyczne, gdzie też mogą cieszyć po prostu moje oko. A to, że treść jest najważniejsza, to jest to po prostu oczywiste. No, ale tak, ale nie umniejsza to faktu, że jako, wiecie, jako element wizualny, dekoracyjny, estetyczny, jako właśnie obramówka książki, możemy ocenić okładkę po okładce. Dlatego oceniajmy okładki po okładce, treść po treści. I też oczywiście możecie dać znać, czy Wy właśnie zwracacie uwagę na okładkę, czy jest też ona Wam jakby kompletnie obojętna. I jeszcze taka szybka adnotacja, jeżeli coś w tym kadrze, cokolwiek się zmieni, no to po prostu dlatego, że ten wstęp do tego filmiku musiałam dograć. Także sorki za lekką zmianę otoczenia. Możemy losować. To losujemy. Myszy. Ja to tak sobie, wiecie, napisałam po prostu w skrócie, ale chodzi o książkę Myszy i ludzie Johna Steinbecka, więc ja za chwilkę wrócę. Więc to jest ta książka. Myszy i ludzie. Więc co? No tutaj widzimy na okładce ogólnie Stare Buty. To jest wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Widzimy, że w ogóle ta książeczka jest taka bardzo mała, taka no skromna. Ma naprawdę zaledwie 120 stron. I ogólnie co? Czy ona mi się podoba?
Średnio, no powiem Wam, że średnio, na pewno teraz jest lepsze wydanie, nie pamiętam już z jakiego to jest wydawnictwa, ale na pewno jest teraz właśnie świetna właśnie seria wznowienia książek Johna Steinbecka w takich super białych okładkach. To one mi się no, zdecydowanie bardziej podobają, ale tą książkę dostałam właśnie na prezent od mojego taty, więc i tak no, to dla mnie stanowi jakby wartość. No także jakby dla mnie okładka czy wydanie, no... No nic specjalnego, prawda? No nie wiem, czy akurat na tą okładkę bym zwróciła jakoś uwagę. Ale co jeżeli chodzi o treść? No to wydaje mi się, że z jednej strony powiem Wam, że jak patrzę na tą okładkę, to trochę ta okładka mi pasuje do tej treści. Mimo tego, że średnio mi się ta okładka podoba, to po prostu treść jest gorzka. I po prostu pasują mi te takie właśnie wymięte buty, co wskazuje właśnie na taką drogę, wędrówkę dwóch bohaterów, którzy właśnie wędrują i trochę szukają swojego miejsca na ziemi. Cała właśnie ta historia jest po prostu gorzka, więc też mi ogólnie pasuje, że to jest jakby taka... Ta okładka jakby jest taka wyświechtana. Książka rozgrywa się podczas wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i mamy dwójkę przyjaciół, którzy są tacy ze sobą jakby kontrastowi wyglądowo, bo jeden jest dosyć taki, wiecie, mały, szczupły, a drugi taki bardzo duży. No i jeden z nich właśnie ten taki duży ma chorobę umysłową. I właśnie historia pokazuje, jak oni, o czym oni marzą, jakie mają cele, do czego by chcieli dążyć, jak właśnie wędrują razem, jakie jakby problemy napotykają. Ale też ta książka jest bardzo jakby wielowarstwowa pod kątem interpretacji, bo wydaje mi się, że też mamy bardzo dobrze nakreślone społeczeństwo i właśnie różne jakby klasy, różne osoby z tego społeczeństwa. I mimo tego, że ta książka jest bardzo krótka, to naprawdę ma bardzo tak dobrze, prawdziwie wykreowane różne osoby właśnie z tego społeczeństwa. Że możemy nad wieloma rzeczami się zatrzymać i gdzieś tak, wiecie, podążyć refleksyjnie i zrobić sobie takie jakby gałęzie. Takie drzewko myślowe. Tak dla mnie estetyczniejsza jest ta okładka, no to ta i tak mi do tej książki pasuje. No i tyle. My teraz wylosujemy kolejną. Uwaga, uwaga. Wojna. Wojna, ale o co mi chodziło? To jest Wojna Światów w takim razie. Tak, no więc tutaj mamy Wojnę Światów Herberta George'a Wellsa. I to będzie ogólnie ciekawe. To jest wydawnictwo Vesper, czyli jak wiecie bądź nie wiecie, ja to wydawnictwo ogólnie bardzo lubię, bo bardzo porządnie wydają swoje książki. I co? W środku tej książki mamy różne takie obrazki. No i co? Widzimy, no w twardej oprawie, kremowa okładka. Tylko wiecie, co mi w niej nie pasuje? Naprawdę mi nie pasuje bardzo taki... Duża rzecz mi w tej okładce nie pasuje. A mianowicie ona... nie jest przerażająca. Przez to, że właśnie jest ten stwór, z tyłu książki też widnieje jakiś taki z jakimiś oczami. No to się wydaje, jakby to była po prostu taka powieść dla dzieci, jak ja patrzę na tą ogólnie, na tą okładkę. Też również te ilustracje w środku, co po niektóre, no to one w ogóle jakby nie są przerażające. One właśnie jawią się jak takie science fiction dla dzieci. Dlatego mi ogólnie ta okładka nie pasuje do treści. Ona mi akurat do treści nie pasuje, bo słuchajcie, mi się ta książka podobała. Naprawdę Wells bardzo ciekawie pisze i jak na to, że właśnie no naprawdę ta książka ma już trochę lat. Jest z 1898 roku. To słuchajcie, ona naprawdę opowiada o takiej przyszłościowej wizji, kiedy to Marsjanie zaczynają jakby schodzić na Ziemię i po prostu atakować w pewien sposób ludzkość. Oni też są świetnie opisani, bo naprawdę to, jaki oni mają tryb funkcjonowania, to jak są zbudowani, jakie mają potrzeby, to też są właśnie moim zdaniem gdzieś tam super wykreowani, to jest super pomysł.
I sama fabuła jest naprawdę taka bardzo ciekawa, mnie ona wciągnęła i zaangażowała. Co prawda wiadomo, tutaj może nie mamy takiego języka jakby współczesnego, no co jest jak najbardziej naturalne, to mi osobiście to ani trochę nie przeszkadzało. Mi się ogólnie bardzo podobało, jak Wells pisze. Tylko właśnie, słuchajcie, no bardzo mi nie pasują te obrazki właśnie i ta okładka. Bardzo mi nie pasuje, bo pamiętam, że jak czytałam tą książkę, to właśnie kłóciła mi się treść właśnie z tymi obrazkami. Kłóciło mi się to, bo naprawdę w tą historię dało się zaangażować i przyjmować ją, słuchajcie, tak prawdziwie. Tak naprawdę jakby to nie była taka, wiecie, wymyślona historyjka, no tylko ona miała w sobie trochę niepokoju czy grozy, takiej, wiecie, prawdziwości. Przyjmowałam to po prostu tak dorośliej i tak autentyczniej. No to jak patrzyłam na te obrazki, to trochę właśnie mi to odbierało z jakby z odbierania właśnie tej treści i zrozumowania jej. Te obrazki trochę moim zdaniem ją właśnie spłycają i tak nie oddają jej prawdziwego charakteru, po prostu. A szkoda, bo naprawdę jeżeli by zrobić bardziej adekwatniejsze właśnie ilustracje, no to można by było może bardziej jeszcze wczuć się w treść, a nie mieć taki, wiecie, no taką po prostu konsternację i kontrast. Że czytacie, ale gdzieś tam widzicie po prostu te bardziej, no takie infantylniejsze obrazki i gdzieś Wam po prostu odbiór tej treści gdzieś tak delikatnie, wiecie, opada. Dlatego ja próbowałam się po prostu na tych obrazkach nie skupiać. Wydanie jest super, bo jest naprawdę porządne, ale okładkę tą bym zmieniła. Kolejny los. Dzień. Jaki dzień? Ogólnie to widzę, że to tak losuje bardzo dziwnie. Teraz test dla mnie. W jakiej książce był dzień? Może nasz ostatni dzień? Tak. Tak. Dobra, no to mam kolejną książkę. Nasz ostatni dzień Adama Silvery. Więc, co tu powiedzieć o okładce? Wydawnictwo Winilia. Tutaj mam w środku, kiedyś pożyczałam tą książkę i dopisałam właśnie taką karteczkę, że nasz ostatni dzień, oby nie. Dobra, ale jeżeli chodzi o okładkę, to w sumie ona mi się podoba. Tak powiem Wam, że się nad tym nie zastanawiałam, była dla mnie ona gdzieś tam pospolita, ale jak naprawdę poświęcimy chwilę, żeby gdzieś tam się przyjrzeć, tu jest kosa! O kurde, dobre, widzicie? Ej, to jest w ogóle super tak się przyglądać. Normalnie pada cień w postaci kosy, w postaci żniwiarza. Czyli tej aplikacji, prognoza śmierci ta aplikacja się nazywała. Ogólnie okładka wydaje mi się jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o treść, to naprawdę jakby pasuje do tej treści. Jeszcze jak zauważyłam ten cień, ten smaczek, bardzo lubię takie smaczki, fajnie, no ciekawie to jest zrobione. Ale jeżeli, także powiem Wam tak, do treści jak najbardziej, jest fajna, jest kompatybilna. Ogólnie tytuł mógłby zostać chyba tak trochę lepiej przetłumaczony z angielskiego tytułu, czyli jakby oboje na końcu giną. I tak mamy tytuł jakby oryginału, prawda, brzmi. Więc mi się tam gdzieś ten tytuł bardziej spodobał, bo gdzieś tam jak znam jeszcze treść tej książki, to wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy taki zabieg na tytuł. No ale no dobra, no zdecydowali się przetłumaczyć nasz ostatni dzień. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o treść, no mi się ta książka ogólnie średnio podobała. Teraz tak się podekscytowałam, bo zauważyłam ten smaczek, ten cieniowy smaczek, ale sam koncept na nią był jak najbardziej na plus, był ciekawy, bo tutaj mamy po prostu taką fabułę, że mamy właśnie taką jakby czy aplikację, czy jakieś właśnie miejsce takie, ala, że jakiś biurowiec, właśnie prognozę śmierci i oni są w stanie przewidzieć, kiedy Ty umrzesz. Po prostu znają dokładną datę i godzinę Twojej śmierci. I po prostu jak ma to nastąpić, to oni Ci wysyłają właśnie chyba podczas, już do końca nie pamiętam, bo jakiś czas temu tą książkę czytałam, oni Ci wysyłają bodajże w ten sam dzień albo dzień przed, że jakby no masz 24 godziny i umierasz, po prostu. Ale nie mówią w ogóle przyczyny tej śmierci.
No więc po prostu ty masz jakby 24 godziny, wiedząc, że zaraz umrzesz, żeby jakby no, wykorzystać ten dzień jak najlepiej, no po prostu jak chcesz. No i jest właśnie dwójka bohaterów, który właśnie jeden z nich dowiaduje się też, że on ma właśnie tam bodajże za 24 godziny umrze. I na pewnej aplikacji spotyka drugiego chłopaka. Już do końca nie pamiętam, czy ten drugi chłopak ma umrzeć też. Nie no, patrząc w sumie na tytuł oryginału, no to chyba tak. Już do końca właśnie nie pamiętam tej książki, ale chyba właśnie oni przez tą aplikację też nie tylko właśnie no, dowiadują się, że umrą, ale mogą też jakby się umówić z innymi osobami, które też znają właśnie datę swojej śmierci, żeby na przykład spędzić ten dzień razem. Albo nie wiem, jeszcze coś szalonego razem zrobić, czy się spotkać i tak dalej. I właśnie dwójka chłopców decyduje się właśnie spotkać i jakby spędzić ten ich ostatni dzień razem. I na tym głównie opiera się fabuła, ale no mi się ta książka z różnych względów nie podobała. Według mnie za bardzo były w niej pozytywnie jakby przedstawione media społecznościowe, z tego co pamiętam. Mimo tego, że właśnie autor nadmienił, że w tej aplikacji też możesz spotkać kogoś, kto autentycznie chce Ci zrobić krzywdę, albo Cię wykorzystać i tak dalej, no to gdzieś tam jak dla mnie było to tak bardziej spłaszczone i jawiło mi się to takie, jakby to był taki Instagram, w którym ludzie chwalą się tym, co robią przed śmiercią i praktycznie no dzielą się tym, jak spędzają swoje ostatnie chwile, nie wiem, umierając i nie wiem, no mi to po prostu też nie pasuje do moich wartości, no bo nie wiem, no jak dla mnie, jakbym ja umierała, to bym chciała spędzić czas, nie wiem, z najbliższymi i nie zajmowałabym się raczej internetem, telefonem, robieniem zdjęć czy publikowaniem postów i pisaniem, no a tutaj no jednak to było tak też gdzieś tam wytłuszczone, dlatego mi się to tam gdzieś gryzło, pojęcie tego, że zaraz masz umrzeć, a robisz zdjęcia i publikujesz jakby i nie wiem, no tak trochę tracisz na to czas, żeby gdzieś tam publikować i dawać te zdjęcia na Instagrama. Ja po prostu tego nie czuję ogólnie. Wiadomo, że ktoś mógłby tak podchodzić, po prostu to nie jest takie, wiecie, to nie jest takie moje, więc mi ten wątek mediów społecznościowych gdzieś tam nie odpowiadał i był tak za bardzo może właśnie kolorowo przedstawiony. No i też ogólnie brakowało mi wytłumaczenia właśnie tego aspektu prognozy śmierci. Jak to wszystko działa, co to jest tak naprawdę, żeby był po prostu pogłębiony ten wątek, to może ta książka byłaby bardziej taka autentyczniejsza w odbiorze, a nie, że po prostu coś jest i tyle i mamy to zaakceptować. Ja po prostu nie lubię takiego jakby zabiegu. Ale jeśli chodzi o okładkę i treść, to tutaj jest to kompatybilne. No to mi się w sumie podoba, jest w porządku. No to kolejne losowanie. Tylko przetrwaj noc. Czyli ta książka ogólnie podobna do tej poprzedniej, w sensie pod kątem, no wiadomo, kolorystycznym. A jeśli chodzi o okładkę, kurczę, powiem Wam, ona nie ma nic specjalnego, ale mi się podoba, jak po prostu z wydawnictwa Mowa wyglądają wszystkie książki Riley Sagera. No one są po prostu do siebie takie jakby właśnie kompatybilne, pasują do siebie. Ale jeżeli chodzi o nią, no to praktycznie w sumie, taka bardzo zwykła. No podoba mi się może ta kolorystyka, nie? Że tutaj mamy właśnie taki granat, żółte, pomarańczowe światła i ten delikatny błękit tytułu. To ogólnie kolorystycznie mi się podoba. I jeżeli chodzi właśnie o okładkę i treść, to mimo tego, że okładka jak dla mnie nie jest specjalna, to ona bardzo pasuje do treści. I jakby wydaje mi się, że ona nie musi przedstawiać nawet nic innego. Dobrze jakby ukazuje to, co będzie się działo w treści. Nie będę nie wiadomo jak się rozgadywała, bo mówiłam o tej książce w rapapie. No ale co, no po prostu akcja też tej książki dzieje się właśnie podczas nocy, dzieje się w samochodzie głównie, więc jak dla mnie no jest to kompatybilne. No. A czy mi się ta treść podobała? Ona mnie trochę nużyła, jak ją czytałam i ta fabuła nie jest jak dla mnie nie wiadomo jak taka zaskakująca, też co niektórych rzeczy się spodziewałam. No ale parę ostatnich stron po prostu ma pewien taki oryginalny plot twist, pewien oryginalny pomysł, no który trochę nam przedstawia tą całą fabułę w innym świetle. Więc to jest na plus. No ale
co, no okładka i treść, no jak najbardziej moim zdaniem są w porządku. I może ostatnie losowanie, to sobie zrobimy właśnie takich 5 ocen okładki, a treści. No to losujemy. Anne's Avonlea. To jest ta książka, ja ogólnie tą serię Anne z wydawnictwa Marginesy już bardzo zachwalałam w tym nowym tłumaczeniu Anny Bańkowskiej. Mi się ogólnie te książki bardzo mocno podobają. Ja tutaj ją mam trochę zniszczoną, bo jak byłam na wyprawie pod namiotem nad morzem, to ją cały czas miałam gdzieś tam w plecaku włożoną, więc ona mi się mocno gdzieś tam starła, poplamiła. No także w takiej super jakości to ona nie jest, ale jeśli chodzi o samą właśnie grafikę, o dobór kolorów, o jakby takie przyciąganie wzrokowe, o estetykę, to mi się naprawdę te książki bardzo podobają. Też właśnie, no że tutaj na okładce już jest Anne doroślejsza, w pierwszej części jest przedstawiona jako dziecko. I ogólnie dla mnie ta okładka jest taka bardzo subtelna. O, ona jest po prostu subtelna. Jest dla mnie taka wyważona. Ma właśnie parę takich intensywnych, trochę dynamiczniejszych kolorów, ale to wszystko wydaje mi się, że super ze sobą współgra. Tak samo właśnie tutaj kolor grzbietu jest inny i ten napis po środku. To wszystko właśnie jakoś tak super do siebie pasuje. No i a propos treść, a okładka... Co ja mam powiedzieć? No co ja mam powiedzieć? No mi się treść niezmiernie podoba, więc tutaj jest po prostu kompatybilność stuprocentowa. Naprawdę, no jak dla mnie widzicie, no można zrobić piękną okładkę i mieć piękną treść w środku i piękną treść w środku z piękną okładką. Tutaj to chyba nie będę się rozgadywała, o czym ta książka jest, po prostu to jest druga część przygód Anne Shirley. Czyli jakby wiecie, no Anne z Zielonych Szczytów, Ania z Zielonego Wzgórza. Z racji tego, że ja naprawdę uwielbiam Anne, dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo wartościowa bohaterka. No i treść tej książki też jest no po prostu taka niezmiernie wartościowa i bardzo ładna, no to okładka jest bardzo kompatybilna. Bardzo mi się podoba, że ona jest taka nieprzesadzona i może być zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest jakby tak po prostu dla każdego zrobiona, mam wrażenie. No może nie wiem, czy pierwsza część, że no jest może ona bardziej tak, nie wiem, zrobiona bardziej może kobieco. No, ale mi się bardzo podoba. No i tak, no i co, to by było na tyle. Na ten moment dziękuję bardzo, że byliście. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa, pa! Tu coś. Ja teraz nie będę. Kolejna gala filmowa. No nie, bo nagrywam. Teraz nie. Przerwij. Nie, tata, teraz nie. Potem najwyżej. Gala filmowa.